Jezu drogi, no. Ale to nie byłeś takim dzieckiem, co na przykład płakało i biło pięściami, tylko nie, sam nie, zrobiłeś. Nie, ja sam zrobiłem i pokazałem. Ta, o taki mi chodzi, no. Żebyś wróciła robić takie serniczki. A jeszcze drugi raz zrobiłem kiedyś dla dziewczyny i takie serduszko jeszcze palcem wyrysowałem i upiekłem, tak ładnie się wypiekło takie serduszko. Którym palcem? Ale to... Większym. Ale chciałbym powiedzieć, to bardzo jest ciekawa opowieść, ale to mówisz o serniku pieczonym, tak? Tak, tak, tak. Nie zimnym, nie na zimno. Ja osobiście lubię serniki na zimno najbardziej na świecie. Też są spoko. Wszystko co z serem jest, to dla mnie okej. Pyszne rzecz. Pyszne serniki na zimno. I moja mama, jako że żeśmy się już przeprowadzili, to moja mamusia przyjeżdża i będzie z nami przez tydzień. I mojej żonie podobno to nie przeszkadza. Mówi, że podobno? Czy że jak? Nie, nie, dogadują się. Moja mama jest spoko, taka jest bardzo współczesna, ale to zawsze wiadomo, jak to jest. No, teściowa to się trochę żartem często mówi o tym. Ale myślę, że nie będzie tu żadnego problemu. Ja się cieszę strasznie. Ja sam bardzo rzadko jeżdżę do domu i taki jestem trochę słaby syn. Słabo okazuje tam rodzinne uczucia. To się nie godzi, więc postaram się mamę ugościć najlepiej jak tylko mogę. Nie mam, może nie oglądasz moich odcinków z Rainbow, ale na pewno pokażę ci link do tego konkretnego. Całusy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ja mam 40 lat i takie rzeczy opowiadam. Pozdrawiam. Ale tutaj do nas strzelają, to teraz mama niech nie patrzy już, bo to jest... To krew to będzie. To jest obrazoburcze dzieło szatana, te gry. No nie bez przesady, to moja mama to już powiedział jakby jakaś babcia, wiesz, z tym, z moherowym beretem, to nie, do zabawy. Kromek. Ale są mocno bici tam przy tym, na zewnątrz punkcie, gdzie się skraca, nie wiem czy wiecie. Nie wiem, tak wiemy. Wiemy, Kromek, znamy twoje brudne sztuczki. No, asysta ładnie poszła teraz. Tak, słucham. A strzelają do mnie. Tak, dalej samoda. Słucham, ale chyba słabo słyszę. Czy słabo słyszę... Wybieg na lewo. Pilnuję tego okna. Lewo. Nie zejdą nawet, tak mi się wydaje. Roki, jak ci się chce, to możesz tam pójść, gdzie ja i też tak skrócić, ale to jak ci się chce. No właśnie, troszkę tak pomyślałem, że... Po co mam się nudzić tutaj? Proszę mnie, wszyscy stoimy na linii, panowie. Jak było nieszczęście, to by tutaj wystarczyły 3 kulki. Back. Okno jest? Przez to okno, Loki. Tym naprzeciwko cukierni, tak powiem, lady. You have entered an enemy controlled area. Leave now. You have been spotted. Wydaje mi się, on tu jest gdzieś na dole, nie? Ja jestem teraz na kamerce Seta, więc jakby co, to ci powiem, skąd będzie strzelał. Jest... Seto, jest okno naprzeciwko, za tą przystankiem autobusowym, co tam jest. To jest dwa okna koło siebie są tam, bo widziałem. Mhm. Poczekam, aż wyjdzie. No, już poczekaj. Ale zakładam, że on ciągle jest na zewnątrz, tak? Tak. Tak. Gdzieś w tamtym kierunku. Tylko żeby nie zrotował na B. Jestem. Przebieg. Jest przy oknach. Przebieg. Oh, shit! Poprawię, masz dwa okna, rok i on w tamtym. Ale jest, ma 20% życia. No, czekaj. Tak. No, jestem przy prawym oknie. Przechodzi. Fajnie. Ładnie. No i ładnie. Nawet w głowę nie musiałem strzelać, bo on tak... Był mocno ten... Nie, do sernika rodzynek nie. Rodzynki, fuj. Znaczy, rodzynki nie, no co, może jeszcze ok, ale na przykład, czego bardziej nie lubię niż rodzynku w serniku, to skórki z pomarańczy. O Boże. Nigdy takiego nie jadłem. Zabija trochę smaki, albo na przykład jak się dodaje jakieś te olejki takie, jakieś smakowe czy coś, no, to też... Co to, zdemonizowałeś skórki od pomarańczy. No, skórki pomarańczy skórką nierówne, czasami się trafią, jak się dobrze wygotuje. Się trafią całkiem zacne skórki, ale... Ale nie, chodzi mi o takie, rodzynki kupuje, są spoko, no. Te, które aha, się nie, kupuje, to się te takie kupuje, kanyzowane, no czy tam coś, no. Nie, to moja mama robiła sama skórki z pomarańczy. Trzeba wygotować, nawet można napoje takie, jakieś ale lemoniady robić ze skórkami też. Tam, gdzie my jest czysta. To jadę na górę.
Zapewne pociągi będą. Tak jest, pociągi. Kurczę. Pojechałbym pierwszy, ale musiałem się wbrew podrapać. No zaznacz! Wbrew sobie. Próbujemy podłożyć ten punkt B, Leszek i Rezi, tak jak kiedyś. A no, no, możemy spróbować chętnie. Dobra, to tak spróbujmy. Ja aż go mogę spróbować wywalić ten, nie? Ten głaz. Ja jako Twitch mogę rozwalić wszystko. Kurde, ja wziąłem karabin, coś mi się pomieliło. Mam karabin i strzelbę zupełnie. No ale dobra, będzie okej. Okay. Strasznie mi kusi, żeby spróbować ten LKM, którego Fuse ma. Chciałbym poinformować, że nikt nie próbuje skracać tutaj twoim kromek stałym przejściem. Dobrze, bardzo dobrze. Wejdę w górę. Tu jest jeden gościu, na A. Rocky, uważaj. Dobra, panowie, to, możecie to rozwalać. No nie. W góry ktoś jest, tam zabezpieczony. Rogi, nie strzelaj do mnie. Uaaa, nie strzelaj do mnie, kolego. Widzę B. Leszek jest na punkcie. Rocky, możesz chyba tam wchodzić do nich. Najpierw nie komunikować. No. Wchodź i plantuj. Ach, Leszek, Leszek! Patrzę się od schodu, będę lufę. Ja nie widziałem. Skąd? Przy takim środkowym pociągu jest dok. Ale powiem ci, że znaczy, czy byś mi wszedł, czy nie, to raczej bym mnie załatwił, ale przez chwilę nie mogłem strzelać. O, sorry. Jest i plantuj nie, może. Nie, spoko. Przepraszam, że i tak bym padł. Może na początku... No to jakoś tutaj przybiegniesz coś. Rezi, ty masz ten. Tak. Kurr, zapiał, no! Srana pułapka. A ja nie widziałem, jak wjeżdżałem dronem, bo ona była w drutach. Ja myślę, że nie ma. Zdążysz wyjść na okno? Nawet nie na okno, niech się cofnie. Stoi tam w kominku. O, tak. Ale rozwaliłem. Ej, no, jak ty masz wygląd na niego? Aha, bo masz... Na zewnątrz jest. I ty. Wiesz, że nie słychać, jak będzie stukał? No, nie mam bilet. Już teraz nie będzie. Już nie zdążę. Już nie ma szans. No, chciałbyś, kolego. To ładnie. Nie, ale to właściwie samobójcza próba była. Wiadomo, że to się tak skończy. Przecież nie poszedłeś gdzieś na grzyby teraz, nie? Ale co on tam skracał też tak od zewnątrz szedł? On chyba wszedł na taki daszek, nie? Mhm. Chyba tak. No właśnie. Okay. Resistance postawił ten skuteczny opór. Tak jest. Dużo Francuzów w tym teamie. Aż dwóch. Całych dwóch. No, bo Frost też jest taka niebieska, też przez chwilę myślałem, że... Ewentualnie dużych Francuzów. Why Platinum versus Silver? Because this... sucks. Because it's Yubi. Nie, przepraszam, że kurczę... Nie, no niemożliwe. Myślicie, że mało ludzi gra w Rainbow? No, chyba od czasu The Division tak mogło się zdarzyć. Op 4 located a bomb, protect it. Sanawa. The Division się znajdzie i ludzie wrócą do Rainbowa. Dobra, zdejmuję tutaj. Zaraz będę wzmacniał jakieś otwory ścienne, jakby co.
ściany może. To nie stawiaj mi do tego, bo potem jak będę musiał uciekać, to wiesz. Rzucali mi tutaj EMP na ten pokój tutaj, przy ale... Przy B? A, przy A. Uważaj, to, bo tu z okna strzelają, wiesz? Do okna zrobiłem jednego, tutaj. Gdzie są panowie? Jest na tym daszku takim, tu sobie ten koleś wyszedł. Powalenie. Gdzieś słyszeli, nie? Tak, tutaj gdzieś prawdopodobnie. Wyzwalają. Dobra, wróciłem. Myślę, że tędy już nie będą próbowali. Chyba na samej górze są. Na piętrze czy na dachu? Na dachu. Tutaj jest tarcza. Mhm. Ach, nie potrzebuję marnej naboje. Jest widzę, aha. Ładnie. Ooo, ale plecki. No, bardzo ładnie. Ty nie słyszą? Chyba nie. Już tak, no, wiesz, blitz to kroki głośne robi, no to mógł nie usłyszeć. Nie wiem. Inny jak ninja. To jest kafejka, nie? Dobra. Mhm. Nie jest to jest w tej grze, że jest taka, że po prostu tak do niej ciągnie mnie. No bo to jest no, to cała ta... W zasadzie nie jesteś w stanie przewidzieć tutaj wszystkiego. Nie ma takich pozycji, gdzie się ustawisz i wiesz, że tam na pewno ktoś się wychyli, albo ktoś może tam czekać, nie? To jest tyle miejsc. Tyle możliwości. Trzeba pomyśleć. Każda rozgrywka jest jednak inna, nie? A jak się skróci lub zejdzie od tyłu, to jeszcze frajda. No. To będzie trochę ciężej. Tam, gdzie ja skracam, to nikogo nie ma, więc możecie chyba spokojnie podchodzić. Ktoś nieźle punktował na moim dronie z guszem. Cyk, 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 cyk. To chyba byłem ja. Ja też byłem. Wszyscy na tobie, Rok. Jak się z tym czujesz? Nie jest źle, no. Kurde. A to bym wkładał. Co to ja rozwalam tu jak coś? Dwóch. Ładnie co to. Duże goście! Goś tutaj rozkładał już po czasie w ogóle ten. Goś rozkładał po czasie to. Obiłem mu nogi, upadł i chyba goś próbował go podnosić. My we dwoje padli. Dory, tam ktoś jeszcze jest? Jeszcze jest, no. Już. Lewo? To chyba? Poczekaj, co tam? Jezus Maria! O Boże. Nie, tam ma... Ja jestem tutaj za wami na oknie, tak może, żeby mi nie wbiec mi pod oko. No Leszek, czemu opuściłeś grę? Jest tam, jest. Piekarnia, tak nazywam to. Wow! Ja sprawdziłem na lewo tylko, czy Leszka waliło z tego. Bo tam jest. Ładnie. Tutaj mnie ktoś rozwalił. Bo prawej stronie zataczył. Okej, tam asystę dostałem. No to dobrze, no Leszka chyba wyrzuciła, ale ten, żeśmy chyba zakończyli to.
Powiem wam, że to wzorowo poszło. No, szybki plant poszedł tam, ładny. U nich po pewnym czasie już zakładał wzmocnienie. Skupienie. Bowiem znalazło nam grę, tak. Teraz gramy przeciwko jakiemuś... Ten, gramy przeciwko takie klanowe oznaczenie. Tak, i mają platynę 3. Kurde. No to wyzwanie będzie teraz. No. Dzięki, chłopaku. Ja idę sobie zrobić kanapki, dacie radę ze mnie? Nie no, przestań, przecież drzwi chociaż wysać. No, no same platyny, także skróty, uwaga już. No i pograno, no. Najwyższe. Wiedziałem, że tak będzie. Ale szafki jeszcze nie rozwalili w kuchni, więc tak będę się przyglądał tutaj. Tam, gdzie Kromek wjeżdżasz, to na razie nie ma w co wjechać. Takie akrobaty. Zamiast grać z tymi leszczykami dwoma, co zawsze, to gramy z prosami, no. Na górę ktoś pojechał, pobiegł już. Puls pobiegł na górę, ale ma pistolet maszynowy, więc... No. Znaczy ma karabinek taki. Dajcie jakieś punkty. O! Strzelają! Tak, skrócili. Jeden skrócił tutaj. Ja patrzę górę, czy skrócę. Tutaj też patrzę po oknach z snajperem. To ma misję, musi podłożyć ładunek. Gdzie? Przy garażu. Okej, okay, ale... A czemu nie mogę? No bo... Skracają, ale ja chyba jakoś... Boli! Nikt tutaj tego nie odpalił! Odpaliłem, podłożyli jeszcze raz. Dawaj teraz podkładaj. Zniszczyłeś trąbka? Tak. Tylko, że nie lubią podkładać dwa razy. Zdążyłem. Już podłożyli kolejny raz. Podłożyli i Kromka akurat wybuchł w dobrym momencie. To jest kolejny. No nie, zabił mnie. Kromka się pomóc, Kromka. No, bardzo ciężko. You must recover the diffuser. Mogę ci pomóc, Kromka. Chyba jeszcze dam radę. Mogę już. Czy nie, dzięki. Czy nie, jak jesteś... jesteś... No, podjadę dronem. Tutaj cały czas się boję, żeby z tych drzwi nie wyszedł. No, on tam może wychodzić, cholera. Szczególnie, że to puls, on sobie patrzy, czy ktoś jest pod tym. Ewentualnie ktoś może podejść tam, spróbować go zwabić. Tutaj jest w porządku na tym punkcie, jakbyście popatrzyli na kąty, to ja bym mógł może nawet podłożyć tą bombę. Nie spieszymy skutecznie, bo bardzo nie to jest korzystane. The diffuser has been secured. Dobra, patrzcie mi, ja podkładam. Spróbuję. Tak, dobra. Kamery zniszczyłem. Patrzę za sobą. Kurde. Nie, no ale nie tak. Wchodzi Len. Tędy. Jolo, trzymaj. Prawa, plantyka. Nie widzę go. Patrzę górę teraz. No dobra. Skrót, tak, tamten skrót. Gdzie patrzyłeś? I jeszcze z okna u góry bym zjął. Tak. Z dwóch stron skrócili. Ja pilnuję defusera. Kurde. Rok masz skrót. Nad tobą, Roku. Indurat jest na... Tym daszku nad tobą. Kurde, ale pad. Ani razu go nie trafiłem. Za dobrze. Na ziemię. Zdążył. Gleba! Ale żeśmy się dali właściwie jeden błąd, żeśmy nie za blisko byliśmy go do garażu. To był błąd, cholera. No, trzeba było się wycofać mocno. Bo nas tak skracali, że ja się nie mogłem podnieść głowy do góry tak bardzo, żeby ich zobaczyć, nie? Wiedziałem, gdzie są, ale... Jakbyśmy byli oddaleni gdzieś tam na schodach dalej, to byśmy widzieli całość, nie? No właśnie, przydał się jeden chociaż zwiat tam. Ale udało się ładnie podłożyć. Garaż? Mhm, to samo co nim. Tak, zróbmy to. To czekajcie, to ja zmienię sobie na miota w takim układzie. Tylko czy chcemy ich tak zablokować strasznie w tym garażu, czy...? Raczej bandit chyba zablokują. Będziesz robił to samo co oni? Nie. Ja tak umiem przyznać. Ale ty to secure the bomb. No i poczekaj z tym tak. Dobra, ja lewymi się zajmę. Pull rainbows!
area of operation. Bomb location compromised. Plan accordingly. Initiate jammer. To możemy sobie zrobić dziurę. Podłóż mioty i powiesz mi, kiedy dostaniesz na zakłócenie. Ma ktoś z was może C4 jakieś niepotrzebne? Ja mam. Można byłoby zrobić przejście. Nie wiem, w którym miejscu za bardzo. Może tutaj. Gdzie masz? Też tam. Jammer ready to activate. Nie wiem, zastanawiam się, czy takie ułożenie... Oj, to jest jego zapalenie. O, zapalisz, nice. O, zapalam ten ładunek. Już nie złapię go, uciekamy. Ale jednego ładunku nie mają, mają tylko jedno wejście. Mają, mają tylko jedno wejście. No i ładnie. Są przy garażu? Tak. Tak, 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 gdzie strzelają z tej dziury, wiadomo, której. Oj, facet jest na górze. Gdzie na górze? Paszka. Nie. W billboardowym pokoju jest. U góry jest tego, tego? Tej wieży jakby? Nie, nie. Jeden się przeczołgał po lewej stronie. Ale źle się wystawiłem. Wiedziałem, że tam będzie patrzył, cholera. Jeden też przy garażu widziałeś. A4 has located a bomb. You know what to do. W korytarzu, kromka. Po lewej ci chyba jeden biega, wiesz co to? One friendly operator remaining. Mają otwarte wyższe na. No ładnie. No, wchodzą. Kurde, nie oddajemy im już, lecimy 4-2. Nie, spokojnie, spokojnie to. Nie, no się śmieje, motywuje. No, nie takie nic z takich rzeczy się wychodziło, chociaż ci skubańcy grają bardzo dobrze. W ogóle to skracanie na podwórko, to możesz poczekać, aż się timer zacznie i po prostu strzelić heada w pierwszego spawna jaki się pojawi? Wiesz co, było tak kiedyś, ale patche wprowadzali i w miejscówkach, które to umożliwiały, po prostu albo w ogóle spawn wyrzucali, albo dodawali jakieś przeszkody, tak żeby nie były takie usta heady. No, 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 no właśnie. Teraz ci dodaję sekundę życia. Siłownia jest na siłowni? Tak. Nie wiem gdzie, nie wiem gdzie, nie wiem gdzie. Ja nie wiem, główna sypialnia. Główna sypialnia dziecięc. Mam nadzieję, że nie zrespi się z Bobu. Zrespi się. No i tamten puls już będzie patrzył na wejście, okno. Pewnie, także uwaga. Na czyje wejście? Może tu pewnie gdzieś będą już. Zabezpieczyli garaż, ciekawe. Właśnie jesteśmy pewni, że wiemy? Tak, tak. Tak, tak. Pikała bomba. Dobra, ja wjadę tam sobie zaraz jeszcze dronem. Ty, pan Mike, też chyba jedziesz, nie? Tak, taka uwaga, na schodach jest jeden gość. Dużo dziur jest w ścianach. Kurde, no nie zobaczyłem tego, co chciałem zobaczyć. Seto, uważaj. No. Tam. Będę wywalał to okno, wiesz? I patrz się na to okno, które masz przed sobą. Wiedziałem. Schody i puls. Czemu, czemu pocisk wyważający nie zadziałał? Właśnie nie wiem, przeleciał, nie? No. Czasami przelatuje. Nie mają pulsa, więc moje leżenie tutaj prawdopodobnie jest trochę średnie. Przeciwnik na zewnątrz, skrót od łazienki. Wyszedł tutaj, jest to po twojej lewej. Aaaa! Fuck! W las, chodziłem na... Nice.
Tak się nie powinno robić. Nic z tego. Puls totalnie był na zewnątrz. Ten Seventies długo nie grał chyba. The Division. Kurde, Felek, ale ten... A, spokojnie, spokojnie. Jak teraz wrócimy, to będzie ten... To będzie dla nich jeszcze bardziej przykre. Kurde, już się dali. No, raczej nie wrócimy. Ja pierdzielę Seto, no nie mów tak. Ja jestem na samym końcu listy i jestem ten... jestem pewien sukcesu. Żeby sypialnie? Weźmy. Weźmy, no. No to wziął za trzeba diabła za rogi chwytać. Wezmę to. Secure the bombs. Protect the boobs. Protect the boobs. Jo. Mamy Jägera może, nie? Nie. Surveillance on bomb. On board has a diffuser. Deploying hard. Ah, wcelowana była w to okno. Już od tego dostałem to. Ja czekam. Kamery wchodzę za mury. W łazience chyba rozwala ktoś okno. Pod dziecięcem ktoś stoi, patrzymy. Jest w billboardzie, kluka. To tobą. Gdzie był? To tobą, tam gdzie się skraca... Gdzie się skraca garaż. Tylko nie wiem jak on to... No za dużo info. O skubany, kurde, czekał od dołu. Ładnie, wywalili granatem górę. Chodzi głównymi schodami wchodzi jeden. No nie wierzę! No to są zawodowcy już tutaj widać. Kurde. Ale mieli kontrolę, nie? Nad grą. To. Ale to tylko pokazuje, jak to jest niedopracowane, te rankedy. No. Naprawdę. Nie ma się co wstydzić akurat, bo... No, ale nie miałem, jakby ginąłem wiele razy, ale nie miałem ani razu wątpliwości, czy uzasadniony sposób, nie? Mhm.